Dobra, cześć, witajcie. Dzisiaj gruz wozimy. Widzicie, cała przyczepa, taka fest. Trochę boję się z tym jechać, bo tutaj jest troszkę zjazd z góry, taki gliniasty. A przyczepa nie ma hamulców. Ale jakoś damy radę. Muszę coś znaleźć, żeby tutaj podłożyć, bo mam wtyczkę jakoś taką słabą i wtedy światło mi nie świeca. Co, światła? Nie ma światła. A, bo są wyłączone. Dalej nie ma światła. Kurde. Teraz powinny być. O, świecą, świecą, dobra. Wszystko sprawne. Lecimy. Tu sobie założyłem blandeczkę, żeby mi nie wiało, bo jest trochę zimno, bo mamy już 12 listopada. Coś mi robi. Dobra, lecimy. Nie wiem, ile tego może tutaj być, ale na moje oko jest sporo. Dobra, 4. Rzuć. Ale może jakoś jedziemy powoli w tej górze. Na kamerze tego jak zwykle pewnie nie widać. Ale no jest proszę tego.
sobie jeszcze fotkę na szybko. Popatrzcie jak ta. Muszę zrobić parę zdjęć, bo mój telefon czasem nie zapisuje zdjęć, bo już wariuję, mam go 3 lata. Patrzcie jak to sunie. No to koło lepiej, trochę hamuje i tam. Dobra. No i mamy kolejny dzień, tym razem mam całą przyczepę ziemi.
Nie zdążyłem wczoraj tego wywieźć z tego względu, że się dość mocno zakopałem. I no i co? No i została przyczepa na noc, bo już się po nocy już nie chciałem bawić. Próbowałem tutaj trochę zrzucać ziemi i tak dalej, ale nic to nie dało. Próbowaliśmy na 2.30 to wyciągać, ale no się nie udało. Ale dzisiaj miałem wielkie szczęście, bo... Oj, wolnąłem wami. Miałem dzisiaj wielkie szczęście, bo akurat ktoś najechał jakimś case'em takim większym. Taki gdzieś koło 80 koni mi się wydaje. I wziął mi, wyciągnął tą przyczepę. Bo tylne koło tak siadło w ziemi, że go praktycznie nie było widać. Dobra, zobaczymy, czy cięższy niż gruz.